Krótką historię trzech rozbiorów Polski oraz odzyskania niepodległości przez nasz kraj zaprezentowała młodzież ze wsi Mościsko. Koło teatralne w ten sposób uświetniło obchody 11 listopada. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Młodzież opowiedziała zebranym osobom historię rozbiorów Polski dokonanych przez Austrię, Prusy oraz Rosję. Spektakl przeplatany był również wspólnymi wykonaniami pieśni patriotycznych, które nawiązywały do niezłomności polskiego narodu i walki o odzyskanie niepodległości. Dzisiejsza uroczystość jest przykładem tego, że oprócz takich imprez o charakterze bardziej rozrywkowym, które wiadomo są bardzo popularne wśród mieszkańców, potrafią docenić patriotyzm, potrafią zorganizować taką wspaniałą uroczystość jak dzisiejsza. Ja naprawdę po tej uroczystości szczerze się wzruszyłam. Powtórzę jeszcze raz, że tylu pieśni patriotycznych nie śpiewałam od szkoły i będę za to bardzo, bardzo Mościsku wdzięczna. Młodzi artyści opowiedzieli również historię powstań i walk Polaków na frontach I wojny światowej, aż po odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Wtedy to właśnie po 123 latach od rozbiorów Polska znów pojawiła się na mapie Europy.